modernizacja ML-u naszych F-16. Tak, w końcu się doczekaliśmy. Kilka lat za późno, ale jednak decyzja została podjęta i w odpowiedzi na nasze zapytanie Departament Stanu, amerykański Departament Stanu stwierdził, że tak, jak najbardziej, jak najchętniej sprzedadzą nam odpowiednie pakiety modernizacyjne dla naszych F-16. Czego to będzie dotyczyło, o tym za chwilę, ale tutaj bardzo ważna sprawa. Obecnie jesteśmy posiadaczami 48 samolotów F-16 w wersji Block 52 plus Advance. I mamy jednomiejscowe i dwumiejscowe wersje samolotów F-16, tylko że one, chociaż nadal nowoczesne, to jednak warto by było właśnie przeprowadzić to, na co się teraz decydujemy, czyli tak zwane MLU. Taką modernizację w połowie cyklu życia samolotów, która polega nie tylko na takim generalnym remoncie, ale też na wielu zmianach, jeśli chodzi o radary, awionikę, wyposażenie, co ma pozwolić tym naszym samolotom, naszym F-16, na dojście do standardu V, czy też Viper, czyli tego najnowszego, najlepszego standardu, jakie może posiadać samolot F-16. I wtedy te nasze F-16 będą naprawdę w bardzo fajny sposób odpowiadały dzisiejszym standardom, jeśli chodzi o samoloty wielozadaniowe. Może zacznijmy od ceny, ponieważ tutaj wiele osób bardzo negatywnie podeszło do tego, że wyrażono zgodę na sprzedaż nam wyposażenia o wartości do 7,4 miliarda dolarów. Ta cena jest gigantyczna, tylko że po pierwsze to jest cena maksymalna, po drugie są tam w tym pakiecie elementy, z których zapewne zrezygnujemy, są niektóre podwójne i raczej spodziewajmy się około 3 miliardów dolarów. Drogo? Oczywiście, że drogo. Ktoś, kto się spóźnia, ktoś, kto zaczyna robić ML-u swoich samolotów w czasach, kiedy samolotów brakuje i kiedy wszyscy wiedzą, że my musimy zrobić to ML-u, płaci bardzo dużo. Nie podejmuje się decyzji w odpowiednim czasie, płaci się dużo. I tak to wygląda, to nie będzie ponad 7 miliardów, tak jak mówię, to będzie około 3, 3,5 miliarda dolarów. Ponieważ tutaj są również pewne elementy, które zwiększają cenę, może w dzisiejszym czasie zwiększają cenę, ale gdy mówimy o służbie tych samolotów przez następne 20-25 lat, to tą cenę to obniży. Ponieważ doszło do czegoś, do czego nie doszło te 20 lat temu, kiedy zamawialiśmy F-16, czyli do zamówienia pewnych elementów w większej ilości. Ktoś może zapytać, po co? Po co więcej radarów, komputerów, tego typu rzeczy? Ponieważ takie rzeczy się modernizuje, naprawia i kiedy mamy ich więcej, kupionych wcześniej, to nie ma problemów z utrzymaniem odpowiedniej liczby samolotów w powietrzu i jest to tańsze. Więc tutaj ktoś chyba się zdecydował zrobić to tak, jak trzeba było to zrobić ponad 20 lat temu. I zacznijmy może od tego, co my w ogóle kupujemy. Nie, jeszcze nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Najprawdopodobniej te prace zostaną przeprowadzone w zakładach lotniczych numer 2 w Bydgoszczy. One są w stanie to zrobić bez problemów. Co byłoby dodatkowymi kompetencjami do niego, dla nich zdobyciem dodatkowych kompetencji, ale też co niesamowicie ważne, to troszkę obniży cenę i ułatwi późniejsze serwisowanie, modernizowanie tych samolotów. Nie zaprosiłem Was do wsparcia, funkcja wspieraj, komentarz z super podziękowaniem, Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję, tylko dzięki Wam ten kanał może istnieć. I tak, zamawiamy po pierwsze 58 radarów stacji radiolokacyjnych, ANAPQ-83 Sabr, więc 10 z nich będzie w zapasie. Tak jak powiedziałem, to jest coś, co powinniśmy robić od samego początku, gdy kupujemy wszystko, stworzyć taką bazę zapasowych części, a nie zamawiać w przyszłości, nie czekać, aż to przyjdzie, zostanie zregenerowane, naprawione. Chcemy być bezpieczni, musimy mieć odpowiedni zapas części, żeby nie było oczekiwania, aż na przykład sobie naprawimy ten samolot czy też czołg. Kolejną rzeczą jest 58 systemów nawigacji GPS EGI z modułami SASM. Znowu 58 sztuk, znowu 10 zapasowych. Mam nadzieję, że to zamówimy, ponieważ i tak z czasem byśmy musieli je kupić, a wtedy będzie drożej.
Tu mam ściągę, żebym się nie pomylił i żebym wam nie powiedział, że kupujemy ANAPQ 251 zamiast ANAPQ 251. Do tego 258 wyświetlaczy IPDG, 60 komputerów misji MMC, będę mówił po polsku, albo odpowiedniki, 60 komputerów XMC, albo też odpowiedniki. Po raz pierwszy w historii używam takiej kartki. I tak, coś bardzo ciekawego, ponieważ systemy walki elektronicznej, tutaj będą są wpisane dwa systemy. Oba bardzo dobre. Jeśli chodzi o radary, o to wszystko, to jest topowe, to są topowe rozwiązania. I tak istnieją niektóre radary jeszcze nowsze, tylko że no, te są sprawdzone, można powiedzieć. Robimy na bogato, czyli tak jak powinniśmy to zrobić te 5 lat temu. I albo to jest ANALQ 254 Viper Shield, albo ANALQ 257 iViews. Który byśmy nie wybrali, będzie dobrze. Dodatkowo oczywiście wsparcie, modyfikacje, wyposażenia, które mamy, hełmy, radiostacje, swój obcy. Ogólnie tam jest bardzo dużo rzeczy. Tu są wymienione te najważniejsze, takie, które fajnie brzmią. Walka radioelektroniczna, czy też elektroniczna, radary, wyposażenie, które jest bardzo potrzebne, ponieważ MLU, tak jak powiedziałem, ma podciągnąć nasze F-16, no i zawsze to tak wyglądało, do poziomu, który mamy obecnie. Nasze F-16 to poziom początku tego wieku sprzed około 20 lat. Troszkę się pozmieniało, mamy lepsze radary, mamy lepszą awionikę, mamy lepsze zasobniki, mamy wiele innych rzeczy, które po prostu dadzą tym naszym F-16 bardzo dużo, jeśli chodzi o ich możliwości. I musicie to zrozumieć, że to jest niesamowicie ważna sprawa. Tu niektórzy mówią, no po co tak dużo kasy, lepiej je sprzedać, kupić F-35. No spoko. Tylko kto nam szybko sprzeda F-35, kto nam szybko sprzeda bardzo nowoczesne samoloty wielozadaniowe o dużych możliwościach. Tu nie chodzi o to, żebyśmy kupili na przykład kolejne EWA-50, które tak są potrzebne na przykład do szkolenia, z tego co wiemy, tylko że nadal to nie będzie samolot, który będzie mógł wypełnić to, co może zrobić F-16. Szczególnie te F-16, o których dzisiaj mówimy, czyli te po naszym MLU. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wzrost tego bezpieczeństwa. I tak, szkoda, że nie zamówiono jakiś czas temu, czy też od początku, trzy eskadry, czyli 48 F-16, tylko od razu 96. Szkoda, że te 5 lat temu to MLU nie ruszyło, byłoby taniej i już byśmy mieli sporo samolotów po MLU, a tak to niestety jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Będzie modyfikowane około 6 samolotów rocznie. 6 razy 8, 48. Potrwa to 8 lat. Tak żebyście wiedzieli, o jakiej skali czasu mówimy. Niestety, głównie chodzi o to, żeby zbyt dużo tych samolotów nie schodziło nam ze stanu. Dałoby się to zrobić szybciej. 6 u nas, 6, 12 w Stanach rocznie, no ale bardzo mocno obniżylibyśmy ilość samolotów wielozadaniowych, jakie posiadamy. Ponieważ w tej chwili jest bardzo, bardzo słabo i tak realnie na to patrząc, mamy jedynie F-16. Jeśli chodzi o takie prawdziwe, w pełni sprawne, posiadające wszystko to, co trzeba, samoloty wielozadaniowe, mamy 48 F-16. W państwie, które jest w miejscu, w którym jest i tak komponent lądowy najważniejszy, no ale bez lotnictwa, tu by można użyć dużo słów, to wszystko nie będzie działać. I tak sojusznicy nas wspierają, ale warto mieć również własne kompetencje, czyli to lotnictwo też powinno być priorytetem, ale nie jest. Jak widać, po tym, że ta modernizacja przebiega, no dopiero przebiegnie, ponieważ ta umowa wykonawcza, to na razie jest zgoda. Ta umowa dopiero zostanie podpisana, tak żebyście sobie z tego zdawali sprawę. Bardzo ważna rzecz, niesamowicie ważna rzecz, niesamowicie mocno wpływająca na nasze bezpieczeństwo, która pozwoli tym F-16 służyć przez najbliższe 20 kilka lat i spowoduje, że to będą samoloty na naprawdę
wysokim poziomie. Wiadomo, fajniej by było, żeby było ich 96, żeby proces modernizacji już był w połowie, no ale tak nie jest i tego nie zmienimy, a musimy je zmodernizować, ponieważ w tym stanie, w jakim są, to znaczy w tych wersjach, jakie są, niedługo będą zaczynały odstawać. Żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że za te 10 lat już by było troszkę za późno. I między innymi stąd ta cena. Macie wysoką cenę i tak wszyscy teraz robią, to nie tylko Amerykanie. Macie wysoką cenę, bo musicie je zmodernizować, no i czasy są jakie są. Dlatego lepiej modernizować własne siły cały czas, sukcesywnie, powoli, powoli, ale cały czas, niż robić takie właśnie 30 lat robimy mało, a później się rzucamy i próbujemy zrobić wszystko. Świetna informacja, niesamowicie ważna informacja, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, o wzrost tego bezpieczeństwa, tylko tak jak mówię, to potrwa. I będziemy mogli mówić o tym, że mamy 48 bardzo nowoczesnych F-16 plus 32 samoloty F-35 plus może jeszcze coś, ale to będziemy mogli mówić za jakieś 80 lat, żebyście znali skalę czasu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście tam na tej liście jest więcej sprzętu. Są różne rzeczy do ćwiczeń, do szkoleń. To też są ważne informacje. Warto zaznaczyć to, że zamawiamy w końcu nie tyle, ile musimy, czyli na styk, a niekiedy nawet mniej, tylko robimy to po ludzku, co może teraz będzie kosztowało, ale w przyszłości przełoży się na spadek kosztów utrzymania na przykład tych F-16. To też cieszy. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam ponownie. Dziękuję wspierającym. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, polecenia na moją kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały niekiedy z innych kanałów. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.